Ja was witam serdecznie. Nazywam się Jan Guńka, jestem z Cieszyna, a więc niedaleko stąd. I o sobie mogę powiedzieć, że takie świadectwo tylko, że miałem rodziców wierzących, którzy nauczyli mnie się modlić, wskazywali mi drogę do Jezusa. Ale przyszedł taki moment, kiedy to już ponad 63 lata temu zostałem ułaskawiony grzesznikiem, kiedy na takim spotkaniu, gdzie było no, większość młodych, ja już byłem nieco starszy, bo byłem już po wojsku, kiedy zapytano wszystkich słuchaczy, ewangelista, który usługiwał, czy masz pewność zbawienia, czy imię twoje jest zapisane w Księdze Żywota, to ja musiałem wstać i znaleźć się wśród tych, których tej pewności nie miał. Dlaczego? Wierzący rodzice, dziękuję Bogu za nich, ale każdy z nas musi się narodzić na nowo. To jest jedyna droga, Pan Jezus powiedział do Nikodyma, musisz się narodzić na nowo. I każdy, kto dożył zbawienia, każdy, kto narodził się na nowo, może powiedzieć, Bóg jest moim Ojcem. Bóg jest moim Ojcem. I jeśli narodziłeś się na nowo, to możesz powiedzieć, Bóg jest moim Ojcem. I ja chciałbym tą radosną Ewangelię, że Bóg jest naszym Ojcem, jest moim i Twoim, chciałbym dzisiaj przekazać na podstawie Bożego Słowa. No, nie jakiejś argumentacji ludzkiej, ale ja chciałbym na podstawie Bożego Słowa to przekazać. No, jestem starszym i od dzieciństwa używam Biblii Gdańskiej i tak jakoś pozostało, że jestem do tej Biblii bardzo przywiązany i może tam jak coś czytam, jakieś tam będziecie mieli różnice, bo wiem, że większość z was używa Biblii Warszawskiej, ale to nie takie najistotniejsze, ja tylko dla informacji to podaję. I chciałbym, abyśmy nasze rozważanie w dniu dzisiejszym oparli na Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 11 i przeczytam dwa wersety, a właściwie tylko półtora wersetu z tego 11 rozdziału. I stało się, gdy on był na niektórym miejscu, modląc się, że kiedy przestał, rzekł do niego jeden z uczniów jego, Panie, naucz nas modlić się tak, jak i Jan nauczył uczniów swoich. I rzekł im, gdy się modlicie, mówcie Ojcze nasz, któryś jest w niebie. To są słowa Pana Jezusa, które zapisał Ewangelista Łukasz. A wiemy, że modlitwa pańska została również przekazana w formie poselstwa w czasie nauczania na górze, w trakcie kazania na górze. Teolodzy dyskutują, czy to jedno i drugie jest to samo, ale my widzimy z tego, co tu jest napisane, że Pan Jezus odchodził na miejsca, gdzie się modlił i my wiemy, i zresztą takich miejsc jest dużo, że się dowiadują, obserwują uczniowie Pana Jezusa, którzy z Nim przebywali dzień i noc, że oni zmęczeni udawali się na spoczynek, a Pan Jezus odchodził na ustronne miejsca, modlił się, żeby mieć społeczność z Ojcem. I my widzimy, jest wiele miejsc, które nam o tym mówią, ale widzimy, że uczniowie Go obserwowali i po jednym takim powrocie z modlitwy zwracają się do Pana Jezusa i mówią Mu, naucz nas modlić się tak, jak Jan nauczył uczniów swoich. Z tego się dowiadujemy, że Jan Chrzciciel, prorok, sługa Boży, on nauczył modlitwy swoich uczniów, ale ona nie została zapisana. Dowiadujemy się tylko, że ona była. Może mi będzie łatwiej, usiądę. I chciałbym tutaj powiedzieć, że Pan Jezus, mówiąc o modlitwie w Ewangelii Mateusza, tak bardzo wyraźne wskazówki dał i on powiedział, żeby nie być wielomówny
on dał takie bardzo jasne wytyczne. My czytamy tą modlitwę w Ewangelii Mateusza, jest napisane w 6 rozdział, 7 wiersz. Modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mniemają, że dla swojej wielomówności wysłuchani będą. Nie bądźcie wtedy im podobni, gdyż wie Ojciec wasz, czego potrzebujecie pierwej, niż byście wy go prosili. Tu jest jeszcze w tym miejscu powiedziane, gdzie się modlicie, niech każdy wejdzie z was do komory. Tu jest powiedziane takie greckie słowo tameion. To była, gdy popatrzymy na takie różne rysunki, czy odtwarzane te budowle narodu izraelskiego, są również pokazane takie bardzo zwykłe domki, w których mieszkali Żydzi, Izraelici, i oni nie mieli zamykanych drzwi na klucz, ale jedyne pomieszczenie, które było zamykane, to była ta komórka tameion, która tutaj jest wymieniona. Ona nie miała okien, ale miała zamykane drzwi, i Pan Jezus, kiedy mówi, kiedy się modlicie, wejdźcie do tej komórki, żeby was nikt nie widział, żeby wam nikt nie przeszkadzał, to już ja dodaję, ale żebyście mieli społeczność z Ojcem. I my wiemy, że Pan Jezus dla uczniów był takim wzorcem modlitwy. On się modlił, uczniowie to widzieli, uczniowie go obserwowali, i w tym czasie, kiedy Pan Jezus chodził po ziemi, to było wielu filozofów takich, którzy zawsze mieli swoich uczniów i oni starali się naśladować swoich mistrzów. I wiemy, że uczniowie też chcieli naśladować swojego Jezusa, i to im w końcu do tego doszło, że oni wypoczęci, Pan Jezus wraca z modlitwy i mówi: naucz nas modlić się. Pan Jezus modlił się w nocy, a w dzień nauczał. On jako człowiek, on był w ciele, więc on potrzebował też wypoczynku, ale on ponad ten wypoczynek fizyczny, to on przyjmował kontakt z Ojcem i on chciał mieć społeczność z Ojcem. I my wiemy, że w Nowym Testamencie jest ujęte 19 modlitw, jakby ktoś dał to chciał liczyć, ja już to zrobiłem, 19 modlitw, a o modlitwach Pan Jezus mówi blisko 30 razy. I modlitwa jest czymś, co nas łączy z Bogiem. I gdy my popatrzymy na stworzenie człowieka, my wiemy, że pierwszy człowiek, zanim grzeszył, on kontaktował się, on miał społeczność z Bogiem. Ale kiedy ta społeczność została przerwana przez grzech pierwszego człowieka, przez grzech nieposłuszeństwa, ta społeczność już nie istniała. I wtedy bardzo często, kiedy człowiek traci społeczność z Panem, to sobie szuka innych obiektów, czy inne jakieś postacie, czy bożki, z którymi chce mieć kontakt. Nie wiem, czy znana jest wam, jest taka piękna książka Dona Richardsona, Wieczność ich serca. I ten misjonarz Don Richardson pisze w swojej książce, że on był wśród tych Azteków, tych Imków, i on patrzył na te ich wspaniałe budowle i on im chciał mówić o Bogu i o Jezusie. I kiedy rozmawiał z nimi, to oni mu wyjaśnili, że nasi pra ojcowie mieli jednego, jedynego Boga, ale w miarę jak od Niego odchodzili, to sobie stawiali coraz nowych bożków. I wiemy, że ludzie, poganie, którzy nie wierzą w Jezusa Chrystusa, oni się bardzo dużo modlą. Oni się modlą, tylko nie we właściwym kierunku. Ja dlatego o tym mówię, żeby wskazać na to, jak wewnętrzna ta potrzeba modlitwy społeczności jest wszczepiona w każdego z nas. Ale do kogo my się modlimy? My wiemy, że diabeł, przeciwnik, chce nas od tego odwieść. Ale jak patrzyłem na tych, na przykład Hindu, którzy mają tam 2860 razy powtórzyć mantrę, to się trzeba z tym śpieszyć, żeby to załatwić. I oni to robią.
i oni wpadają w straszny stan. Więc ja wskazuję na jedno. Istnieje potrzeba modlitwy. I każdy z nas wie, że kto pracuje, jestem już od lat emerytem, mam inny rozkład dnia, ale ci, co pracują, no rano jak się wstaje toaletę, to wszystko trzeba zrobić. Jeśli się za późno wstanie, to co można, na czym można zarobić czy skrócić? Na tej modlitwie, którą trzeba, którą mamy mieć. Zjemy jeszcze śniadanie, no ale musimy to skrócić. I zauważmy jedno, że przeciwnik nam stawia zawsze jeden problem podstawowy. Brak czasu. I to jest choroba dzisiejszej doby. Brak czasu. I nieraz jest tak ważne, żeby się przybliżać do Pana, modlić, bym powiedział, za wszelką cenę. Dostawić wszystko, a ja chcę się modlić. I Pan Jezus modlił się w nocy, jak powiedziałem, a w dzień nauczał. I o tym my czytamy w wielu miejscach. Pan Jezus modlił się również, kiedy był przed poważnymi decyzjami. Taki moment takiej poważnej decyzji był wtedy, kiedy Pan Jezus miał powołać tych 12 apostołów. To my czytamy, ja wskażę na to Ewangelia Łukasza, 6 rozdział. Tam jest napisane, że Pan Jezus modlił się. 6 rozdział Ewangelii Łukasza, 12 wiersz. I stało się w one dni, odszedł na górę, aby się modlił i był tam przez noc na modlitwie Bożej. A gdy był dzień, zwołał uczniów swych i wybrał z nich 12, których też nazwał apostołami. Każdy z nas ma takie dni w swoim życiu, że musi podejmować jakieś poważne decyzje. Czy to jest wybór pracy, studiów, czy jakiś wyjazd, czy dobór partnera, partnerki. To są takie bardzo ważne momenty w życiu i my mamy wtedy taką potrzebę podjąć właściwą sytuację. A jak możemy podjąć właściwą sytuację, jeśli pytamy Pana, ale nie jeśli my narzucamy Panu i chcemy, żeby nam to potwierdził, ale Panie, jaka jest Twoja wola. Dlatego tak ważny jest ten przykład, że Pan modlił się i On wybrał 12 apostołów. Z Jezusem chodziło bardzo wiele osób. My wiemy, znamy może ten moment, kto czyta Słowo Boże, że Pan Jezus, kiedy mówił o życiu, o naśladowaniu, to powiedzieli ci, którzy je otaczali, twarda to jest mowa. I tam jest taki krótki werset, który mówi, i wielu z nich odeszło. Wielu z nich odeszło. I wtedy Pan Jezus pyta, i wy też chcecie odejść? Wtedy jest to wspaniałe wyznanie Piotra. Ty jesteś Syn Boga Żywego. A więc widzimy, że Pan Jezus, żeby dobrać sobie z tych wielu, to o to się modlił. I Pan Jezus modlił się również, my znamy tą modlitwę w Getsemane, kiedy Pan Jezus się modlił. I taka była smutna sytuacja. Proszę mnie nie posądzać o to, że ja osądzam uczniów, ale ci trzej, którzy byli na górze przemienienia, tych trzech prosił, żeby się za nim modlili. A oni zmorzeni snem spali. I on rzeczywiście został sam. Ale w tej modlitwie on mówi, Ojcze, ale nie moja wola, ale Twoja. I my czytamy, że krople krwi w formie potu występowały i anioł go posilił. On wraca do uczniów, a oni znowu spali. Sen to, no sen jest potrzebny, to już ze względów fizjologicznych to jest wiadomo, ale my widzimy, że oni byli zmorzeni snem i że można zostać w czasie modlitwy w takiej sytuacji, że jest się zupełnie sam. Ale wiedzmy jedno, że jeśli byśmy nawet byli całkiem osamotnieni, to Pan jest z nami, jeśli my się do Niego zwracamy. I apostoł Paweł pisze do Tymoteusza w drugim liście, wszyscy mnie opuścili, zostałem ja sam,
ale Pan mój był ze mną i wyrwał mnie z paszczynki lwiej. Tam więc widzimy, że Pan nas nigdy nie opuści, jeśli my jesteśmy z Nim. Wiemy, że kiedy Pan Jezus się modlił w tym w Getsemane, to Judasz znał to miejsce, gdzie Pan Jezus się udawał, bo on razem z Nim chodził. I kiedy on miał wydać Pana Jezusa, to on właśnie przyszedł na to miejsce, gdzie Pan Jezus się modlił. I ja chciałbym powiedzieć, że gdy uczniowie obserwowali to duchowe życie, tą duchową stronę, bo te spektakularne, powiedzmy, zjawiska, uzdrawianie czy wypędzanie demonów, to do wszystkich przemawiało, chociaż my wiemy, że Jezusowi zarzucali, że on to mocą demoniczną czyni, nie? Ale my wiemy, że jak się coś dzieje, jakieś cuda się dzieją, to my jesteśmy bardzo podniesieni, ale kiedy jesteśmy uciśnieni i wołamy do Pana, to wtedy jesteśmy bardzo bliscy. I dlatego ta prośba uczniów: Panie, naucz nas modlić się, i Pan Jezus odpowiedział na ich prośbę. I może takie pytanie od razu się pojawia. Każdy chłopak żydowski od 6 roku życia musiał chodzić do szkoły, do rabinistycznej, i on był nauczany. I ponieważ większość tych nauczanych to byli niepiśmieni, więc wszystkiego, czego uczyli, to się uczyło na pamięć. I oni uczyli się, dekalogu, oni ksiąg mojżeszowych, szereg różnych psalmów, tego wszystkiego uczyli się na pamięć i uczyli się również modlitwy. Oni byli nauczani, jak się mają modlić. I takie pytanie uczniów: Panie, naucz nas modlić się. Przecież oni byli nauczani, wszyscy ci, którzy chodzili z Jezusem, to oni przechodzili ten okres nauczania. My wiemy, że 12 lat mając, chłopak mógł przyjść do świątyni po raz pierwszy, a od 13 roku życia brał już udział w życiu świątynnym. I teraz to pytanie: Panie, naucz nas modlitw. Naucz nas modlitwie. I my wiemy, jakie były modlitwy praktykowane, i wszyscy znamy, ja tylko wspomnę o tej modlitwie faryzeusza, która, no, my wszyscy od razu odsądzamy tego faryzeusza. To jest Ewangelia Łukasza, 18 rozdział. Tu jest tak bardzo wyraźnie napisane, że faryzeusz i celnik weszli, i faryzeusz zaczął w czasie modlitwy wyliczać to wszystko, co on robi, a ten celnik tylko powiedział, nie podniósł głowy: Boże, bądź miłości w niegrzesznemu. On uszedł, poszedł usprawiedliwiony, a ten nadęty odszedł. Pan Jezus zarzuca faryzeuszom, że oni się modlą wargami, a serce ich jest daleko od tego. I teraz chciałbym powiedzieć, że w Izraelu oni byli nauczani, ale nie mieli takiej jednej, krótkiej, zwięzłej modlitwy. My wiemy, że modlitwa Ojcze Nasz zawiera, no, wszystko to, czego nam do życia, do pobożności potrzeba, jest bardzo taka esencjonalna, jeśli tak można powiedzieć, jest bardzo wyraźna, konkretna. Ja nie mam zamiaru omawiać całej modlitwy Ojcze Nasz, bo to byłoby potrzeba wielu godzin, takie seminarium, ale chciałbym wskazać na wartość modlitwy i porównać to z modlitwą, jaka była praktykowana w Izraelu. I zauważmy, że w czasie, kiedy Pan Jezus chodził po ziemi, to nastawienie do modlitwy w Izraelu było zupełnie inne, niż to zrobił Pan Jezus przez przekazanie tej modlitwy. Nastawienie Żydów do modlitwy było: my jesteśmy synami Abrahama. I czy to weźmy Ewangelię Mateusza, Łukasza, ja akurat mam otwarte Łukasza,
trzeci rozdział, ósmy wiersz, to mówią oni o sobie, że synami Abrahama jesteśmy. A odpowiadając, Jezus rzekł im, trzeci rozdział, ósmy wiersz, przynoście tedy owoce godne pokuty, a nie poczynajcie mówić sami w sobie, ojca mamy Abrahama, albowiem powiadam wam, że Bóg może i z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. A więc Żydzi, ewangelista Mateusz, Marek i Łukasz piszą tą wypowiedź, rejestrują tą wypowiedź Pana Jezusa, że powołują się, my jesteśmy dziećmi, synami czy potomkami Abrahama. Jeśli chodzi o Samarytan, to my wiemy, kiedy Pan Jezus rozmawiał z tą Samarytanką przy studni Sychar, to ta Samarytanka mówi, ojciec nasz Jakub, ojciec nasz Jakub. Więc Samarytanie to była taka, można by powiedzieć, uważana przez Żydów niższa kategoria Żydów. Samaria to była inna, oni omijali Samarię. I my wiemy, że Samarytanie powoływali się, że ojcem ich jest Abraham, jest Jakub, przepraszam, źle powiedziałem. Żydzi uważali się za jedynych wybranych, oczekujących Mesjasza, który rozwiąże ich problem, gdy przyjdzie. W czasach Pana Jezusa my wiemy, że Palestyna została podbita przez Rzymian, musiała płacić podatki. Oni nie byli państwem tak jak za czasów Dawida, a ich marzeniem było, żeby byli znowu samodzielni, nie płacili podatków, nie było wojsk okupacyjnych rzymskich i oni oczekiwali Mesjasza takiego na miarę Dawida. I dlatego też Żydzi, nauczyciele żydowscy, którzy znali Stary Testament, którzy znali księgi Izajasza, proroka, oni nie uznawali i nie nauczali tych chłopców 53 rozdziału księgi Izajasza, proroka, ani nie mówili o psalmie 22, bo tam jest Mesjasz przedstawiony jako ten, który cierpiał. Każdy może sobie przeczytać ten rozdział 53 Izajasza, proroka. To Żydom nie odpowiadało. I dlatego, że Pan Jezus przyszedł jako, zniżył się do poziomu człowieka, i był wśród ludzi, głosił w mocy słowo, czynił cuda, to im nie odpowiadało, bo on nie był przywódcą. My wiemy, że taki moment nastał, kiedy Pan Jezus po nakarmieniu tylu tysięcy ludzi, że oni go chcieli obwołać królem, wtedy on uszedł, bo to nie było jego zadanie. I wiemy, że jak Piłat pytał się go, ty jednak jesteś królem? On mówi, królestwo moje nie z tego świata. I musimy powiedzieć, że również nauczyciele w Izraelu za czasów Pana Jezusa, oni nie respektowali tych proroctw, które dotyczyły czy dotyczą zbawienia pogan. Oni uważali, że zbawienie mają tylko Żydzi, Izraelici, ale nie poganie, i poganie byli tą drugą warstwą, z którą oni się w ogóle nie łączyli. I teraz może, żeby podać, jak wyglądały modlitwy w Izraelu, praktykowane w tym czasie, jak był Pan Jezus. Są takie komentarze, które wyraźnie mówią, jakie modlitwy były praktykowane za czasu, gdy Pan Jezus chodził po ziemi, i te praktyki starozakonni Żydzi stosują do dnia dzisiejszego. A więc Żydzi, Izraelici modlili się 3 razy dziennie, rano, po południu około godziny 3 i w momencie, jak zachodziło słońce, to oni modlili się po raz 3 i my wiemy, że modlili się w sumie 3 razy dziennie. I ich modlitwa była bardzo obszerna, z tym, że modlitwa rano i wieczorem była dłuższa, a w ciągu tam o godzinie około 3 po południu było nieco krótsza. I w czasie modlitwy następowało to wyznanie wiary
i to było przekazywane z pokolenia na pokolenie. Ja przeczytam, jak ta modlitwa brzmiała. Piąta Księga Mojżeszowa, to jest Księga Powtórzonego Prawa, Prawa Mojżeszowego. My wiemy, że Mojżesz, kiedy wiedział, że nie przejdzie przez ziemię obiecaną i wszelkie nauczanie, które od Boga przyjmował, on spisał, ujął jeszcze w tej piątej księdze i dla Żydów było ważne wyznanie wiary. I w szóstym rozdziale piątej księgi Mojżeszowej, czwarty wiersz i następny mówi: słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jeden jest. To jest wyznanie wiary. Będziesz wtedy miłował Pana Boga Twego ze wszystkiego serca Twego, ze wszystkiej duszy Twojej i ze wszystkiej siły Twojej. A będą te słowa, które ja dziś rozkazuję Tobie, w sercu Twoim. I będziesz je często przypominał synom Twoim i rozmawiał o nich, siedząc w domu Twym, będąc w drodze i kładąc się i wstawając, i przywiążesz je za znak na rękach Twoich i będą jako naczelniki między oczyma Twymi. Napiszesz je też na podwojach domu Twego i na bramach Twoich, to znaczy na frędzlach. I podobne jest w 11 rozdziale i w 4 Księdze Mojżeszowej również. Jeśli ktoś z Was był w Oświęcimiu, w pawilonie 17, w tym pawilonie żydowskim, tam można zauważyć, co Żydzi, którzy tam byli przytransportowywani na stracenie, co ze sobą przywieźli. I Żydzi starozakonni, kiedy mieli się modlić, to przywdziewali jeszcze taki, no, format tego tak jakby koc z czystej wełny, taki, no, kolor taki bez zabarwienia, z takimi czarnymi zygzakami dookoła. Oni to brali na siebie. Potem była taka szkatułka drewniana, to tam można zobaczyć wśród tych rzeczy, które zabierali Żydom. Drewniana szkatułka, w której był zwój Księgi Izajasza proroka i były takie wstążki, takie paski płócienne, i to tą skrzyneczkę się przystawiało do czoła, przewiązywało się do tyłu i brało się następnie tam Księgi Mojżeszowe, które były w formie takich, na takim długim pasie pergaminu napisane, i tym się owijało obie ręce i tak się zaczynało modlić. No przy tym tak jak i Żeromski czy Kraszewski, czy ci piszący pisarze, i ten Żyd się kiwał jeszcze, ale on to odmawiał. Więc taka była modlitwa i ta Szemon Esre, bo tak się ta modlitwa nazywała, bo najpierw było Szema, to wyznanie wiary, a potem była ta modlitwa Szemon Esre, to było rodzaj takiej powszechnej kościelnej modlitwy składającej się z 970 słów, a więc 10 razy dłuższe niż modlitwa Ojcze Nasz, i to nazywała się ta modlitwa Szemon Esre, inaczej tak zwane 18 błogosławieństw. To była długa modlitwa i ta modlitwa była wypowiadana rano i wieczorem. No i jeszcze upiększali sobie jakimś wstępem i dodawali coś do tego i na początku, i na końcu, i mówili, że wykonali poważną pracę, no bo 970 słów, oprócz tego wyznania wiary, to wyznanie wiary było z tego szóstego rozdziału, z 11 rozdziału piątej księgi i z czwartej księgi, to było trzeba znać na pamięć i po kolei wypowiedzieć. Pan Jezus, modląc się do Boga, miał z Nim łączność. Czy przez taką wielomówność można było mieć łączność?
tak jak już powiedziałem w kazaniu na górze, Pan Jezus powiedział, nie bądźcie wielomównymi. My wiemy, co to są młyny modlitewne, chyba nie wiem, czy o tym słyszeliście, młyny modlitewne, czy no, różaniec, czy u Hindusów to się nazywało te perełki mala. I to wszystko miało dopomagać i kontrolować, żeby nic nie uchybić. I Żydzi też to stosowali. I my wiemy, że Pan Jezus, modląc się, modlił się do swojego Ojca. I w Ewangelii, w trzech Ewangeliach mamy opisane, jak Pan Jezus był na górze przemienienia, byli z Nim trzej uczniowie. I no ja może tylko jedno przeczytam, akurat Łukasza mam otwarte, 9 rozdział. My czytamy o tym, że Pan Jezus jest na górze przemienienia, i on słyszy ten głos, który jest z góry, 9 rozdział, 28 wiersz, to mówi, a gdy się on modlił, stał się inny kształt oblicza jego i szaty jego stały się białe i świetne, a oto dwaj mężowie rozmawiali z nim, a ci byli Mojżesz i Eliasz, którzy pokazawszy się w sławie, powiadali o jego śmierci, którą miał podstąpić w Izraelu. I tu jest powiedziane, i usłyszeli głos, ten jest syn mój miły, tego słuchajcie. A więc to jest takie potwierdzenie ojcostwa Pana Jezusa, ojcem jego był Bóg. I my wiemy, kiedy schodził ze już schodzili z góry, to Pan Jezus przykazał uczniom, tym trzem, którzy z Nim byli, On im przykazał, żeby o tym przeżyciu nie mówili. Dopiero po zmartwychwstaniu apostoł Piotr pisze w drugim liście, 1 rozdział, 17 i 18 wiersz. Jest napisany drugi list Piotra, 1 rozdział, 17-18. Wziął bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy mu był przyniesiony głos taki od wielmożnej chwały. Ten jest on, syn mój miły, w którym mi się upodobało. A głos ten myśmy słyszeli z nieba, przyniesiony, będąc z nim na onej górze świętej. A więc zauważmy jedno. Pan Bóg Wszechmogący potwierdza przed uczniami, przed tymi trzema, to jest syn mój miły, którego macie słuchać. I my wiemy, że uczniowie to słyszeli i posłuszni byli. Oni o tym nie milczeli. Może pojawi się takie pytanie, no Mojżesz, Eliasz rozmawiali z Jezusem o Jego śmierci. My wiemy, że Pan Jezus wielokrotnie mówił, zapowiadał raz i drugi, trzeci, że musi przyjść do Jerozolimy, tam jako prorok musi umrzeć, być wydany i tak dalej. Trzeciego dnia zmartwychwstanie, ale no jakoś to do nich nie dotarło. Dopiero po zmartwychwstaniu, kiedy znalazł się Pan Jezus między uczniami, już jako zmartwychwstały, to im otworzył zmysł, żeby rozumieli Pismo. I dla mnie to ma takie też trochę i szczególne znaczenie, że my możemy wiele rzeczy nie rozumieć, ale mamy obietnicę i ta obietnica jest zrealizowana. Duch Święty nas nauczy, wprowadzi we wszelką prawdę, przypomni nam. I my wiemy, że uczniowie, kiedy zostali napełnieni mocą z wysokości, to pierwszy nie pytał Jana, co ja mam tym ludziom powiedzieć, ale on zaczął głosić Jezusa Chrystusa. I teraz w modlitwie Ojcze Nasz przekazanej przez Pana Jezusa dowiadujemy się, że Bóg jest naszym Ojcem, to znaczy jest Ojcem dla każdego z nas. Ale jest takie jedno ale. Jeśli narodziłeś się na nowo. Jeśli narodziłeś się na nowo. W Ewangelii Jana w 1 rozdziale mamy tak wyraźnie bardzo napisane, 1 rozdział Ewangelii Jana, czytamy od 11, może od 9 wiersza. Ten był tą prawdziwą światłością,
która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Na świecie był, a świat przezeń uczyniony jest, ale go świat nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale go właśnie go nie przyjęli. Lecz którzy go przyjęli, dał im tą moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tymi, którzy wierzą w imię Jego. Którzy nie z krwi, ani z woli ciała, ani z wody, ani z męża, ale z Boga narodzeni są. I tu widzimy, żebyśmy mogli powiedzieć, Bóg jest naszym Ojcem, taki warunek, musisz się narodzić na nowo, przyjąć wiarą to, co tu jest napisane. Inaczej mówisz, Boże Ojcze, ale On nie jest swoim Ojcem, bo nie przyjąłeś tego wiarą. My wiemy, że działanie Ducha Świętego polega na tym, że my przyjmujemy wiarą to, co nam jest obiecane. I teraz takie pytanie do każdego z nas. Czy narodziłeś się na nowo, byś mógł świadomie modlić się tymi słowami? Niech każdy sobie na to sam odpowie. Ja nie proponuję nikomu, żeby ręki podnosił, mam tą pewność lub nie, ale każdy musi sobie zadać to pytanie, czy ja mam pewność, że Bóg jest moim Ojcem? Bo jeśli nie, to jest teraz czas, żeby o to prosić, żeby Pan mnie przemienił moje życie. I tak podam tylko ten przykład. W żydowskiej modlitwie Szymon Esrek, tak zwanych 18 błogosławieństw, imię Jehowa Jahwe wymienione jest 27 razy. 27 razy. Imię Bóg 13 razy, a Bóg jako Ojciec jest wymieniony tylko dwa razy. W tej modlitwie Szymon Esre, którą Żydzi modlili się rano i wieczorem i modlą się starozakonni Żydzi do dzisiejszego dnia. A w Nowym Testamencie uczniowie Pana Jezusa, dla uczniów Pana Jezusa i również dla nas, imię Ojciec stało się ubłogosławieniem wszystkiego tego, co zostało na krzyżu Golgoty dokonane, kiedy Pan Jezus powiedział, wykonało się. Tu usłyszałem wśród modlitw, jakaś siostra modliła się i mówiła, dziękowała za to, że wykonało się. I od tego momentu nastąpił ten punkt zwrotny. My wiemy, że kiedy Pan Jezus powiedział, wykonało się, to ta zasłona oddzielająca miejsce święte od najświętszego, to była gruba na 5 palców wielowarstwowa tkanina. Ona odgrodziła, rozerwała się od góry do dołu. To było miejsce najświętsze, gdzie mógł wchodzić najwyższy kapłan raz w roku. I on musiał cały szereg tych rytualnych oczyszczeń przejść i musiał ofiary złożyć, żeby tam mógł żywy wejść i wyjść. I można przeczytać w kronikach żydowskich. Nigdy nie było tej pewności, że on doskonale już wszystko uczynił, dlatego za prawą nogę przy kotce miał przywiązany kawałek gliny, jakby się w tym miejscu najświętszym przewrócił. Tam nie miał nikt wstępu, to by się go wyciągnęło. A w momencie wykonało się, to ta zasłona się rozerwała i wszyscy otrzymali ten wolny dostęp do Boga jako do naszego Ojca. W Ewangelii Mateusza my mamy tak bardzo wyraźnie napisany 23 rozdział, 9 wiersz mówi, jeden jest Ojciec i w tej Ewangelii jest tak jeszcze napisane, to jest taka może przestroga dla nas wszystkich, którzy słyszymy 23 rozdział, 9 wiersz, i niech nikogo nie nazywajcie ojcem waszym na ziemi, albowiem jeden jest Ojciec wasz, który jest w niebiesiech. A apostoł Paweł pisze w liście do pierwszym liście do Tymoteusza, pisze o tym w drugim rozdziale, pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział, 5 wiersz. Boć jeden jest Bóg, jeden także pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus.
A więc jedyny jest Bóg, jedyny jest pośrednik Chrystus Jezus. I teraz my możemy jeszcze, chciałbym jeszcze na jedno zwrócić uwagę. W Starym Testamencie Bóg jako Ojciec jest wymieniony 11 razy. Bóg jako Ojciec wymieniony 11 razy. Natomiast w Nowym Testamencie Bóg jako Ojciec jest wymieniony, czy to ktoś liczył, bo ja to już zrobiłem, i nie wiem, ile razy jest Bóg jako Ojciec wymieniony w Nowym Testamencie. Chciałbym powiedzieć 155 razy. 155 razy. I to w Ewangelii, i jest to również w listach apostołów. A więc widzimy, że w słowach Pana Jezusa imię Ojciec jest tą najwspanialszą Ewangelią, którą nam zwiastował sam Pan Jezus. Bóg jest naszym Ojcem. I Pan Jezus widzi Boga jako Ojca nie tylko narodu izraelskiego, ale jako Ojca naszego. Ja już przeczytałem to miejsce z Ewangelii Jana, którzy Go przyjęli, stali się synami Bożymi. I kiedy my czytamy Ewangelię Jana, takie kosztowne miejsce, ja pozwolę, proszę, żeby może każdy na to spojrzał, bo to są takie bardzo, taki moment zwrotny w historii naszej i powstania żywego Kościoła. W 20 rozdziale my wiemy, Pan Jezus zmartwychwstał i Maria Magdalena była tą pierwszą, z którą spotkał się Jezus. My wiemy, że ona to była osoba, no jak popatrzymy, 7 duchów, 7 demonów z niej wypędził, co można wyobrazić, jakie było jej życie. A teraz ona została całkowicie uwolniona i ona jest pierwszą niewiastą, pierwszą osobą, z którą spotyka się Jezus po zmartwychwstaniu. I ta rozmowa, i ja tylko to, co najważniejsze, przeczytam. I rzekł jej Jezus: Mario, która obróciwszy się, rzekła: Rabuni, co się wykłada, nauczycielu. A więc widzimy, że ona poznała w tym ogrodniku, że to jest Jezus. I teraz Pan Jezus takie słowa mówi. Rzekł jej Jezus: nie dotykaj się mnie, bom jeszcze nie wstąpił do Ojca mego, ale idź do braci moich, a powiedz im: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, i do Boga mego i Boga waszego. To są takie bardzo znamienne słowa. Pan Jezus mówi: idę do Ojca mego i Ojca waszego. Idź i powiedz to braciom. Gdy my popatrzymy na historię, na działanie Pana Jezusa, to jak już mówiłem, Pan Jezus powołał sobie 12 apostołów. My wiemy, że w czasie ostatniej wieczerzy Pan Jezus rozmawiał z uczniami i Pan Jezus powiedział takie znamienne słowa, że już nie jesteście sługami moimi, ale jesteście przyjaciółmi, bom ja wam wszystko powiedział. Co to znaczy? My wiemy, że my mamy braci, my mamy kolegów, my mamy różnych, ale bliższych i dalszych, ale mamy przyjaciół. A przyjacielstwo charakteryzuje się tym, że się nie ma tajemnic. I Pan Jezus mówi: i wy już nie jesteście, ja to przeczytam, to jest w 15 rozdziale, wy jesteście przyjaciółmi moim, jeśli czynić będziecie cokolwiek ja wam czynię. I nie wy... dalej mówi tak: już was dalej nie będę zwał sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, lecz was nazwał przyjaciółmi, bo wszystko, cokolwiek słyszał od Ojca mego, oznajmiłem wam. To widzimy, to jest rozmowa w czasie ostatniej wieczerzy, gdzie Pan Jezus jeszcze takie skomasowane nauczanie przekazał tym najbliższym uczniom. Judasz odszedł i uczniowie tego słuchali, tych 11. I teraz to, co już przeczytałem, Pan Jezus mówi: idź do braci i powiedz im. A więc jesteśmy braćmi. Wstępuję do Ojca mego
i Ojca waszego. I gdy tę wspaniałą Ewangelię rozważymy i zastanowimy się nad tym, to może sobie każdy zadać to pytanie, czy rzeczywiście Bóg jest moim Ojcem? Czy ja mam to potwierdzenie, że Bóg jest moim Ojcem? I gdy my czytamy na przykład ten 8 rozdział listu do Rzymian, Martin Luther, który tłumaczył Nowy Testament na język niemiecki, ten reformator, to on twierdził, on mówił bardzo wyraźnie, że list do Rzymian jest taką piątą Ewangelią, która nam mówi, wskazuje drogę do zbawienia. I w tym liście do Rzymian mamy napisane takie bardzo, bardzo wyraźne słowa. 8 rozdział listu do Rzymian. 13 wiersz mówi tak. Albowiem, jeśli byście według ciała żyli, pomrzecie. Ale jeśli byście duchem sprawy ciała umartwili, żyć będziecie. Bo którzykolwiek duchem Bożym prowadzeni bywają, ci są synami Bożymi. Gdyżeście nie wzięli ducha niewoli ku bojaźni, aleście wzięli ducha przysposobienia synowskiego, przez którego wołamy Abba, to jest Ojcze. Tenże duch poświadcza duchowi naszemu, żeśmy dziećmi Bożymi. A jeśli dziećmi tedy i dziedzicami wprawdzie Bożymi, i współdziedzicami Chrystusowymi, jeśli tylko z Nim cierpimy, abyśmy też z Nim byli uwielbieni. Zauważmy tu jedno, jest tak bardzo wyraźnie napisane, że mamy to poświadczenie, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Tu jest powiedziane to słowo Abba, Ojcze. My możemy się modlić Boże, Ojcze nasz. Boże, Ojcze mój, ja się do Ciebie zwracam. I tu jest napisane, że tenże Duch poświadcza Duchowi naszemu i żeśmy dziećmi Bożymi. Ja często się spotykam z takim zarzutem, jak rozmawiam z takimi nominalnymi chrześcijanami. Wy jesteście, Pan jest taki zarozumiały, bo Pan mówi, że Pan ma pewność zbawienia. To mi poświadcza Duch Święty. Jest takie w Polsce, takie wmówił jak w Żyda chorobę, takie brzydkie porównanie. Tego się nie da wmówić, że ty jesteś dzieckiem Bożym. To musi każdy przeżyć. Ale jeśli ja to przeżyłem, mam to poświadczenie w sercu, to mi tego nikt nie zabierze. I o to my musimy prosić. My musimy bazować na Słowie Bożym. Jeśli narodziłeś się na nowo, to Bóg jest Twoim Ojcem. To samo pisze apostoł Paweł w liście do Galacjan, w 4 rozdziale, 6 wierszu. Ja też to przeczytam. To są takie, bym powiedział, milowe kroki w życiu chrześcijanina. 4 rozdział, 6 wiersz. 4 rozdział listu do Galacjan, 6 wiersz. A i żeście synowie, przetoż posłał Bóg ducha syna swego, serca wasze wołającego Abba, to jest Ojcem. To jest Ojcze. I teraz takie pytanie chciałbym każdemu zadać. Niech każdy u siebie na to odpowie. Ja jestem między wami po raz pierwszy. Parę osób tutaj znam, braci i siostry, z którymi już miałem kontakt. Nawet tu taką siostrę z daleka, z Olsztyna zauważyłem. Też się znamy już trochę lat. I teraz chciałbym takie pytanie, żeby każdy sobie na to pytanie odpowiedział. Czy masz tą pewność w sercu? Czy masz tą pewność w sercu? Gdy popatrzymy na list do Rzymian, który był pisany, to on był pisany i tu jest takie słowo napisane, na które chciałbym zwrócić uwagę. Tu jest powiedziane, a jeśli dziećmi tedy i dziedzicami wprawdzie Bożymi, a współdziedzicami Chrystusowymi, jeśli tylko z Nim cierpimy, abyśmy też z Nim byli uwielbieni. Apostoł Paweł pisze to do Rzymian, a my wiemy, że
Pierwsi chrześcijanie byli w Rzymie wrzucani między dzikie zwierzęta. Na arenach oni byli rozrywani, całe rodziny, oni ginęli. I tu jest napisane, że oni, że z Chrystusem cierpimy. I dla nas może ktoś powie, no my wiemy, że wiele ludzi ginie za wiarę dzisiaj w obecnej dobie. I ten chrześcijański alianc ewangeliczny, który prowadzi rejestrację tych wszystkich prześladowań czy zagrożeń dla chrześcijan, podaje, że w ciągu już ostatnich 5 lat, ilość zabitych chrześcijan za wiarę na świecie osiąga taką, to znaczy podaje taką liczbę 165 do 170 tysięcy. Tyle ludzi ginie za wiarę. A tu jest napisane do Rzymian, że jeśliście z Chrystusem, wtedy i też z Nim cierpicie. I ja zajmowałem się troszkę pochodzeniem pieśni chrześcijańskich. Nie wiem, może ktoś zna taką broszurę, jak powstawały pieśni śpiewnika pielgrzyma. Ja od dzieciństwa wychowany na tych pieśniach pielgrzyma. Trochę się tym interesowałem. Jeden brat, który to zebrał w całości, brat Byrd z Woli Piotrowej, wydał taką broszurę i tam są podawane genezy pieśni, jak one powstawały na podstawie przeżyć. I ja chciałem się dowiedzieć, jaka była pierwsza pieśń śpiewana przez chrześcijan. My wiemy, że ci, którzy byli z narodu żydowskiego, nawrócili się ci, którzy byli chrześcijanami, no oni byli w większości obrzezani, ale to już nie miało znaczenia. Oni znali psalmy, tak wiele psalmów i oni te psalmy śpiewali. Ale ci, którzy byli z pogan, oni tych psalmów nie znali. I w takiej specjalnej książce, która pisze o historii powstawania pieśni, ja zawsze uważałem, że Tedeum Laudamus, Ciebie Boże chwalimy, autor Aureliusz Augustyn, że to była pieśń, która powstała na przełomie III i IV wieku. Ale okazuje się, że pierwszą pieśnią, którą śpiewali chrześcijanie, to była pieśń, w tej spisie tych pieśni w historii jest napisane pieśń na arenach. I śpiewali tą pieśń na arenach ci, którzy byli rzucani między te straszne lwy czy tygrysy, jakie tam były te zwierzęta akurat wpuszczane na arenę. I oni wtedy śpiewali: tylko jedynemu Bogu na wysokości należy chwała i cześć. Tylko jedynemu Bogu na wysokości należy chwała i cześć. I chciałbym taką powiedzieć, że ten Neron, ten straszny cesarz, który obserwował te igrzyska w otoczeniu swojej świty, pyta się, co oni śpiewają. A odpowiedź była: oni chwalą swojego Boga. Neron był okrutny, to był straszny człowiek, ale i jego życie on skończył samobójstwem. Ale jemu to dało do myślenia, chwalić takiego Boga, który pozwala na taką śmierć? To było pytanie, które nurtowało nie tylko Nerona, ale tych wszystkich, którzy otaczali go. I my wiemy, nie wiem, kto z was był w Krakowie, ja często o tym mówię, żeby oglądać w galerii tam narodowej, to jest pierwsze piętro nad Sukiennicami, tam jest taki potężny obraz, jak od tych między dwoma słupami pochodnie Nerona. Nie wiem, czy ktoś z was widział to, ten obraz. Pochodnie Nerona. I tam jest pokazane, tam ileś tam tych słupów, to jest no, w dużym formacie, prawie w formacie takim dorosłego człowieka. Tam są pokazane osoby przywiązane na takich słupach, owinięte to jest od dołu słomą czy jakimiś wiórami nasyconymi smołą. I od dołu te pochodnie się palą do góry i ci ludzie no, palą się najpierw w dół i oni jeszcze no, jakiś czas żyją, no, można sobie wyobrazić te boleści. I to Henryk Siemieracki, ten malarz, on to przedstawił. I tam jest tych postaci tam kilkanaście na tym obrazie, a
naprzeciwko siedzi tego tak jak, no za przeproszeniem, jak diabła rysują nieraz na rysunkach, z taką twarzą siedzi na takim rydwanie i patrzy na to Neron. I oni śpiewali: tylko Bogu na Najwyższemu należy chwała i cześć. My sobie zadajemy takie pytanie, dlaczego akurat tak musieli cierpieć? Możemy sobie zadać takie pytanie. Ja może takie tylko powiem, dzisiaj się też takie rzeczy dzieją, że ludzie giną za wiarę. Ja chciałbym przytoczyć taką historię, no ona już ma, teraz już powiem 12 lat, w styczniu w roku 1999 takie wydarzenie było na terenie Indii. W kolonii dla trędowatych pracował australijski misjonarz, nazywał się Graham Steines. I on pracował wśród trędowatych razem ze swoimi synami. I on został porwany przez tych Hindusów no, w roku 1999, więc nie tak dawno. I został spalony żywcem. Cała ta trójka. Wyjaśniam tylko może, Hindu wierzy w reinkarnację, a ten teren, gdzie oni działali, to jest taki odłam hinduizmu, hindukwa. Oni są bardzo radykalni i oni uważają, no człowiek w tej stanie, w reinkarnacji, w tym jakimś stadium, to musi tyle a tyle przecierpieć, a jeśli się mu ulży w tych cierpieniach, to ten okres przebywania w tym stadium się przedłuża. I dlatego oni wystąpili przeciwko nim i tych trzech spalili żywcem. I proszę sobie wyobrazić teraz pogrzeb. I na tym pogrzebie jest jego żona, która już jest wdową i straciła dwóch synów. I jest ta córka, ta żona Gladys i córka ma na imię Esther. I one zaśpiewały nad otwartymi mogiłami. Męża, ojca i synów zaśpiewały ten refren, tą pieśń. Myślę, że i wam jest ta pieśń wielu z was znana. Zmartwychwstał Pan, przeminęła trwoga. Zmartwychwstał Pan, zwyciężył śmierć. Zmartwychwstał Pan, otworzył drogę. Więc życie me ma teraz sens, bo żyje Pan. Wiem, że żyje Pan, w Nim mam pewność jutra. Wiem, że żyje Pan, znikł wszelki strach. I wiem, że On zna moją przyszłość, więc życie me ma teraz sens, bo żyje Pan. I kiedy po już zakończonym pogrzebie podeszli dziennikarze, reporterzy, no jak mogła Pani coś takiego zaśpiewać? To było jej świadectwo, że nasze życie się tu nie kończy. I ta pewność, że żyje mój Pan, On zmartwychwstał, a to jest naszym udziałem po naszym odejściu. Dlatego ta pewność, że Bóg jest naszym Ojcem, ma być zapisana w naszych sercach. I tu mogę tylko tyle powiedzieć, że jeśli nie masz tej pewności, to jest czas. Słowo Boże mówi, dziś, jeśli usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie serc waszych. To pisze autor listu do Hebrajczyków. Ja na tym kończę, bo już przekroczyłem mój limit czasowy z zasady. Uważam, że nie dłużej jak 45 minut ma być lekcja czy wykład. No, tego jest blisko półtorej godziny. Ja dziękuję za to, że tak słuchaliście i życzę wam, każdemu jednemu z was, jak tu jesteście, żeby miał tą pewność. Jak mnie ktoś zapyta, masz tą pewność? Tak, ja mam tą pewność. A żeby mieć tą pewność, to chciałbym jeszcze jedno powiedzieć. Musimy pamiętać, tak jak każdy z was, każdy z nas ma metrykę urodzenia, czy z kościoła, czy jak dawniej, czy z urzędu stanu cywilnego. Wiemy, i to jest decydujące w naszym życiu, data urodzenia, to decydujące w naszym przyszłym życiu jest, kiedy narodziłem się na nowo. Jest tak ważne, żeby mieć tą pewność, że narodziłem się na nowo. Nie można mówić, a no tak, trochę tak, trochę tak.
niedawno opowiadałem w jednej społeczności, jak rozmawiałem z takiej, taka jedna kochana siostra, no skarżyła się, mówi, moja mama, no czasami się modlimy, czasami słucha Słowa Bożego, no jest jakoby nawrócona, ale wiem, że ona nie narodziła się na nowo, a ta córka narodzona na nowo. Zacna niewiasta. I prosiła, żebyśmy z nią rozmawiali, ponieważ to ona była w zborze, ja nie pomijam zboru czy pastora, umówiliśmy się, będzie pastor, ja, no i ta osoba, o którą chodziło, ze swoją córką. I zaczęliśmy rozmawiać i ona, no taka elokwentna, no już też 60 i coś, jeśli chodzi o wiek. I ja się jej pytam, czy ma pewność zbawienia? O, tego o to mnie jeszcze nikt nie zapytał, ale to decyduje, mam lub nie mam. I to pytanie stawiam niewiastu, no bo nie wiedziałem jeszcze, siostra, nie siostra. A ona mówi, no może tak, 50%, może któryś procent więcej, tyle mam pewności. Oj, ja mówię, z taką pewnością to się idzie nie do Pana. Ja mówię tak, życzę Tobie, niewiasto, nawet 100 lat życia, ale takie pytanie, jeśli by Cię dzisiaj Pan odwołał, z tymi 50% się ostoisz przed Panem? To było blisko 10 minut płaczu i łkania, a potem poprosiła, Panie, daj mi tą pewność. To jej życie zmieniło. Tu, jeśli chodzi o to, to nie ma, jest tak lub nie. Nie ma niczego pośredniego. To jest najważniejsze. My bardzo wiele trudu poświęcamy w młodszym wieku, żeby się zdobyć jakiś zawód, potem założyć rodzinę i tak dalej. To jest wszystko bardzo ważne. To jest potrzebne. Ale co jest najważniejsze, gdzie my spędzimy wieczność. Dlatego to pytanie, czy masz tą pewność? A jeśli nie masz tej pewności, to trzeba Pana o tą pewność prosić, a Pan da. Słowo Boże wyraźnie mówi, jeśli Pana o coś proszę, to On to da. Niech Was Pan wszystkich pobłogosławi. Amen.